Cześć, z tej strony Nathany Briggs i przychodzę do Was dzisiaj z nieco innym materiałem. Przede mną jest paczka, którą kupiłem na Vinted. Raczej kupiłem jej zawartość na Vinted, a ona do mnie przyszła w piątek. Szła bodajże cały tydzień, ale szła chyba z Czech, o ile dobrze pamiętam. A w środku znajduje się przynajmniej w dużej części zestaw Lego Ninjago z 2011 roku. Osoba sprzedająca opisała go jako prawdopodobnie kompletny, ale czy jest kompletny, tego nie wiem, ponieważ zajrzałem tylko do środka, żeby zobaczyć, czy te klocki rzeczywiście są w środku, aby móc odklikać tej osobie to, że jest, że odebrałem i że w środku rzeczywiście jest to i żeby ta osoba mogła dostać pieniądze. Kupiłem go ze względu na to, że była bardzo atrakcyjna cena, ponieważ razem z przesyłką oraz opłatą serwisową na Vinted zapłaciłem za to około 30 zł, więc i tak bardzo dobra kwota jak na zestaw 11-letni i na to, że tak naprawdę większość tej kwoty stanowiła opłata za przesyłkę. Sam zestaw był poniżej 10 zł, z tego co pamiętam. Ja, tak jak wspominałem, zajrzałem do środka, ale tylko po to, żeby upewnić się, że tam są te klocki. Widzicie, jakie gustowne opakowanie. Ale już się przyzwyczaiłem, że na Vinted możemy dostać swoje zamówienie w najróżniejszych opakowaniach, na przykład po kaszy, po ryżu, też się zdarzało. Instrukcja celna jak najbardziej jest oryginalna. Widać, że ugryzł ją ząb czasu. Jest raczej w kiepskim stanie. Tutaj nie ma połowy oraz z tego co widzę nacięta jest cała instrukcja tutaj w rogu. No ale dla mnie to nie stanowi większej różnicy, ponieważ i tak najważniejsze są klocki. Klocki są. Całość była bardzo dobrze zapakowana, ale czy są wszystkie, to się okaże. Nie będę składał przy Was całości, tylko zrobię sobie speed build i wrócę do Was zaraz z gotowym już modelem. I tak, jestem po złożeniu już całości i co mogę powiedzieć, zestaw jest kompletny, więc
Jak najbardziej to jest na plus. Minusem jest, są niestety stan techniczny, a raczej tak minifigurki. Po pierwsze wytarty nadruk, to jest jedno, dwa, pęknięty tors z obu stron, który chodzi luźno, tak samo jak widzicie rączka wypada. To samo tyczy się drugiej minifigurki, nadruk bardzo słaby, pęknięcia, a raczej jedno pęknięcie, a poza tym jest ok. No ale ząb czasu i prawdopodobnie dziecięce zabawy sprawiły, że no, stan techniczny, jeżeli chodzi o minifigurki, jest naprawdę, naprawdę słaby. Ale mimo wszystko za taką cenę, jaką zapłaciłem za ten zestaw, to uważam, że było całkiem warto. Zastanawiam się tylko, czy nie będę próbował zdobyć tych uszkodzonych części w lepszym stanie, ale to jeszcze zobaczę. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na pozostałe materiały. Cześć.